Witam Was serdecznie. No teraz możemy się tak ładnie przywitać. Dzień dobry. No super. Moi drodzy. Tak szczególnie, że policjant, który nosi taką czapkę białą, nie niebieską, tylko białą, to jest policjant, który pracuje gdzie? Albo czym się zajmuje? Ruchem drogowym, tak? Czyli tak na co dzień gdzieś tam gonimy jakichś piratów, jak ktoś idzie za szybko albo nie przestrzega przepisów, no to ich zatrzymujemy i co dajemy im? Jajko z niespodzianką? Nie, mandat, zazwyczaj, tak? Ale zanim będziecie kierowcami, a może inaczej, nawet ci, którzy są kierowcami, to zawsze są, jak się taka osoba nazywa, co nie jedzie autem, tylko chodzi? Pieszy, tak? Czyli wszyscy jesteście pieszy. Ulica Głogowska determinuje powstawanie największej liczby zdarzeń drogowych w tym rejonie, ale też i w Poznaniu. Jest ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu, z każdej strony po dwa pasy ruchu i torowisko tramwajowe wewnątrz. Pomimo zamontowania wielu sygnalizacji dla pieszych, jednak dalej na tej ulicy dochodzi do wielu zdarzeń drogowych, w tym również do potrąceń pieszych. Bardzo bym Państwa prosił o uczulenie dzieci, aby jezdnie ulicy Głogowskiej przekraczały jedynie po wyznaczonych przejściach dla pieszych, najlepiej tam, gdzie jest sygnalizacja świetlna. Dziecko, które ukończy 7 rok życia, może samodzielnie korzystać z drogi. Też rozumiemy przez to korzystanie z chodnika, przechodzenie przez jezdnię, czyli mówiąc w skrócie, dziecko, które chodzi już do szkoły, może samodzielnie do niej uczęszczać. Przepis sobie, a życie sobie. Myślę, że dla każdego z rodziców to dziecko jest największą wartością i puszczanie samodzielnie dziecka 7-letniego chyba nie jest dobre. Jeżeli zmuszeni jesteśmy do tego, aby dziecko samodzielnie szło do szkoły, czy z tej szkoły wracało, to myślę, że warto poświęcić kilka dni, aby z dzieckiem opracować najkrótszą drogę dotarcia do tej szkoły. Nie zawsze ta droga musi być najkrótsza, ale żeby to była droga jak najbardziej bezpieczna, aby jezdnie ewentualne, które ma dziecko do przejścia, zawsze przekraczało w miejscu oznaczonym przejściem dla pieszych, a najlepiej jeszcze z sygnalizacją świetlną. Także jeżeli jest też możliwość, aby dzieci samodzielnie nie chodziły do szkoły, to warto by było zorganizować się w takie grupy. Pod opieką rodzica zawsze będzie bezpieczniej.